Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XD Mości, a w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecywałem, będzie o wyborze wicemarszałków Sejmu. Elżbieta Witek już nie będzie marszałkiem Sejmu, nie będzie też wicemarszałkiem. Tak pokazało głosowanie. Jej kandydatura nie zdobyła większości. Kiedy była marszałkiem, pokazała, co to w Sejmie jest reasumpcja. Pokazała też, jak można anulować głosowanie. Tylko dlatego, że mogło przegrać je PiS. O szczegółach Michał Tracz. Sejm nie wybrał pani... To Elżbieta Witek w momencie, gdy dowiedziała się, że nie będzie nie tylko marszałkiem, ale nawet wicemarszałkiem Sejmu. Tutaj mamy działanie antydemokratyczne. A to jej komentarz zaledwie chwilę po porażce. Opozycja do niedawna, dzisiaj ci, którzy mają władzę, muszą się bardzo czegoś bać. Nie wiem, czy moich kompetencji, czy mojej wiedzy, doświadczenia parlamentarnego, czy tego, że mogłabym patrzeć na ręce. Raczej myślę, że niczego się nie boją, a po prostu pamiętają poprzednią kadencję Sejmu i to, jak pani Witek wykonywała funkcję marszałka Sejmu, dorzucając do tych wczorajszych oskarżeń, to może złe słowo, o tym, co mówiłem, pani Witek źle robiła, to jeszcze dorzuciłbym głosowanie w blokach nad poprawkami, bo pani Witek wszystkie poprawki opozycji albo większość dzieliła na parę bloków i odrzucała je, żeby to po prostu te głosowanie szybciej zeszło, no bo czasami tych ustawek, poprawek jest parę dziesiąt, a tak wszystkie rzucamy do jednego worka i odrzucamy, a o poprawki od rządu były dobre, to je przyjmujemy. I nawet załóżmy taką sytuację, że jakaś partia, załóżmy Koalicja Obywatelska, dała jedną dobrą poprawkę do tej ustawy i nawet i PiS by się zgodził, wszystkie partie w Sejmie by się zgodziły do tej poprawki, to na przykład ta poprawka nie mogła przejść, bo była w bloku z innymi poprawkami, więc to nie godzi się demokracji, takie wrzucanie wszystkiego do jednego worka, aby było szybciej. Witek w istocie była najdłużej urzędującym marszałkiem Sejmu w historii, ale też symbolem. To marszałkini Sejmu, która łamała regulamin. Co wypomina nowa koalicja, bo nie może zapomnieć jej tego. Odbędzie się reasumpcja. Jak zarządziła reasumpcję, czyli powtórzenie głosowania tylko dlatego, że poszło nie po myśli władzy, albo jak wtedy. Anuluje to głosowanie. Gdy inne głosowanie anulowałaby, PiS go nie przegrało. Witek nie stawiała się na przesłuchania w NIK, choć miała taki obowiązek i, jak mówi opozycja, doprowadziła do ukarania finansowo wielu posłów tylko dlatego, że prezentowali poglądy niezgodne z poglądami marszałkini. Chciałem powiedzieć, że to prawda, że pani Witek nadużywała swojego prawa i wykluczała polityków z posiedzeń Sejmu, ale jak słyszę słowo marszałkini, nadużywane moim zdaniem przez TVN, znaczy nadużywane, no nie może być nadużywane, bo jeżeli feminatywem słowa marszałek jest marszałkini, to nie będzie nadużywane, tylko cały czas używane, no ale jest to jednak funkcja marszałka Sejmu i teraz TVN nie będzie miało z tym problemu, bo marszałkiem Sejmu jest Szymon Hołownia, a nie marszałkinią, chociaż będą wicemarszałkini teraz Sejmu. Ale jeżeli jest marszałek Sejmu, to jest wicemarszałek czy wicemarszałkini? Pokazała, że jest marszałkiem Prawa i Sprawiedliwości, centrali partyjnej, a nie całego parlamentu. To dlatego Witek najpierw pożegnała się z funkcją marszałkini, później przegrała kolejne głosowanie i nie została wybrana zastępczynią Szymona Hołowni. To na gorąco komentarz Jarosława Kaczyńskiego. Po prostu to jest przepaść kulturowa i sądzę, że ona uniemożliwiła wybór pani Witek, bo ona jest po prostu z innego świata, z innej kultury. To na tym innym świecie chyba panują odmienne zasady niż w Polsce, ale jak pan Jarosław Kaczyński tak pięknie wypowiadał się o pani marszałek, to on mógł zastąpić pana Błaszczaka, który prezentował kandydaturę pani marszałek Witek, bo on tak naprawdę tam nic nie powiedział, same banały, a tu mógł wyjść na mównicę Jarosław Kaczyński i naprawdę powiedzieć prawdę o pani Witek i być może wtedy zostałaby marszałkiem, a może wicemarszałkiem. Albo marszałkinią. W tej wyższej oni zawsze nie są. W Senacie podobne emocje. To jest skrajna obłuda. Bo przepadła kandydatura Marka Pęka z PiSu na wicemarszałka. Tu uzasadnienie podobne. Obie te osoby symbolizują ten skok na demokrację, który został wykonany w ciągu ostatnich 8 lat.
Jakby nie patrzeć, to skokiem na demokrację teraz opozycja będzie mogła uzasadnić każdą swoją decyzję przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, no bo brak wyboru tego Marka Pęka na wicemarszałka Senatu jest moim zdaniem decyzją skandaliczną, bo jak brak wyboru pani marszałek Witek, rozumiem, no bo poprzednia kadencja nie jest na jej korzyść jako marszałka i być może niektórzy mają co do tego jakiś absmak, no ale tutaj zgłosili tego pana Marka Pęka i nie został on wybrany i opozycja nie wybrała żadnego kandydata na wicemarszałka i Sejmu i Senatu z Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno nie będziemy płakać, na pewno nie będziemy o nic prosić. W PiSie wyraźny szok i niedowierzanie. To, co się stało wczoraj, w ogóle nie powinno zaistnieć. Oto ludzie rządzący 8 ostatnich lat chyba zorientowali się, że przegrali wybory. Słowo skandal to jest takie, które się najczęściej pojawia. Mówią o skandalu, o grillowaniu i zemście. To polega, nie wiem, na strachu, na jakiejś zemście. Jak się buduje dyktaturę, to się opozycji niczego nie daje. Ale to nikt inny jak PiS w ostatnich latach wyrugował opozycję z większości stanowisk. Teraz mówi tak. To jest rzecz, która nie miała miejsca po 89 roku w Polsce. To nie jest prawda. 18 lat temu zdominowany przez PiS Senat nie zgodził się na kandydaturę Stefana Niesiołowskiego z Platformy na wicemarszałka. Ha! 18 lat temu nie wybraliście naszego kandydata na wicemarszałka, więc dzisiaj waszego też nie wybierzemy. Niestety w internecie nie mogę znaleźć, dlaczego pan Niesiołowski wtedy nie został wicemarszałkiem, ale być może też były ku temu jakieś powody. A być może było to widzimisię PiSu, więc teraz nie powinni na nic narzekać. Wtedy PiSowi to nie przeszkadzało. Zresztą teraz też PiS głosowało przeciwko wszystkim kandydaturom poza swoją i Konfederacji. Biorą całą pulę, a największy klub parlamentarny nie może mieć swojego przedstawiciela w prezydium. To też nie jest prawda. Miejsce dla wicemarszałka z PiSu będzie czekać. Ten wakat będzie czekał nawet całą kadencję. To jest miejsce dla PiSu i dla PiSu pozostanie. Wicemarszałek to jest prawo klubu, ale jednak nie każdy tym wicemarszałkiem zdaniem Izby, zdaniem posłów może być. Ostatecznie wicemarszałkami Sejmu zostały posłanki i posłowie Monika Wielichowska, Dorota Niedziela, Piotr Zgorzelski, Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Bosak. W Senacie zastępcami Małgorzaty Kidawy-Błońskiej będą Rafał Grupiński, Michał Kamiński, Magdalena Biejat i Maciej Żywno. W obu izbach miejsca dla PiSu są. Naszą kandydatką jest pani marszałek Elżbieta Witek. Ale na razie PiS zdania nie zmieni. Pani marszałek Witek powinna być marszałkiem. Michał Tracz, Fakty. Tak jak mówiłem, przechodzimy do głosowania nad kandydaturami na wicemarszałków Sejmu i zaczynamy od Krzysztofa Bosaka i być może miało to jakieś znaczenie, bo jeżeli pani Witek by była głosowana wcześniej, a tam chyba tylko 10 konfederatów zagłosowało za panią Witek, być może wtedy PiS by nie zagłosował za kandydaturą Krzysztofa Bosaka i nie zostałby wtedy wicemarszałkiem Sejmu, ale patrzmy na głosowania. Jedna osoba przeciwna z Koalicji Obywatelskiej był to Franciszek Sterczewski i 26 osób z Lewicy przeciw, czyli cały klub PSL i Polska 2050 w całości zagłosowała za tą kandydaturą. Dalej, pan Włodzimierz Czarzasty, 2 głosy z PiSu za. To był pan Kukiz i pan Sachajko, którzy praktycznie nad wszystkimi kandydaturami głosowali za. I z Konfederacji jeden Rodzynek, czyli pan Tuduj zagłosował za, 9 się wstrzymało, 8 się wstrzymało, 9 było przeciw. Troszkę nie rozumiem tego rozstrzału, nie było żadnej dyscypliny, każdy głosował jak chciał. Być może jest to dobre, ale nie rozumiem jakby sensu tego głosowania, że ktoś jest za tym kandydatem, a jest przeciwny temu kandydatowi. Przydałoby się, żeby politycy spowiadali się, zdawali raporty, dlaczego akurat tak głosowali w tym głosowaniu. Dalej przechodzimy do kandydatury Doroty Niedzieli. 3 z PiSu zagłosowało za i byli to, już wam mówię, Jakubiak, Kukiz i Sachajko, czyli dalej Kukizowcy. 7 z Konfederacji było za. Znowu dziwne liczby, no bo 7 za, 11 się wstrzymało i byli to głosujący za Bosak, Karina, Foltyn, Mulawa, Płaczek, Tuduj, Wilk, Zapałowski, a wstrzymała się cała reszta. Dalej pani Monika Wielichowska i tutaj nagle Konfederacja, 2 osoby zagłosowały za, czyli Foltyn i Mulawa, więc nie ma żadnej powtarzalności, dlaczego ktoś zagłosował za jakąś kandydaturą. Dalej mamy kandydaturę pani Witek. I tutaj 10 konfederatów zagłosowało za, gdzie wcześniej pan Braun mówił,
dosyć krytyczną ocenę poczynań pani marszałek Witek jako marszałka, a jednak 10 osób zagłosowało z Konfederacji za. No rozumiem, że to jest jakieś podziękowanie dla PiS-u za to, że zagłosowali za Krzysztofem Bosakiem, no ale teraz już to był już Krzysztof Bosak był już wtedy przegłosowany. I uwaga, osoby, które zagłosowały z Konfederacji za kandydaturą pani Witek, to Bosakowie, pani Karina i pan Krzysztof, Mentzen, Mulawa, Pejo, Tuduj, Tumanowicz, Tyszka, Wawer i Wilk. I uwaga, tylko dwóch posłów, czyli Bosak i Tuduj, którzy byli w poprzedniej kadencji, no i Tyszka, zagłosowali za kandydaturą pani Witek. Ale znalazłem coś ciekawszego, no bo pan Piotr Zgorzelski, który dostał tylko 3 głosy za, no bo pozostałe kluby go poparły. 3 głosy z PiS-u, gdzie w poprzedniej kadencji PiS w całości zagłosował za kandydat, znaczy w całości, tam pamiętam 18 osób było, wstrzymało się na tym głosowaniu, ale teraz tylko 3 osoby poparły kandydaturę pana Piotra Zgorzelskiego. Być może było to spowodowane, że nie poparli pani Witek i się zdenerwowali, a być może mieli poprzeć wtedy pana Zgorzelskiego, no ale tak pan Zgorzelski chyba dobrze wykonywał przez ostatnie 4 lata funkcję marszałka Sejmu. Za mniej niż 2 tygodnie powołanie nowego rządu. Prezydent powierzył misję tworzenia gabinetu Mateuszowi Morawieckiemu, którego rząd do tego czasu pełni obowiązki. Szukanie sejmowej większości ruszyło, podobnie jak prace nowego parlamentu. Nie bez emocji. Na razie bez wicemarszałków Sejmu i Senatu z PiS-u. Małgorzata Gałka. To moment tuż po wyborze marszałka Sejmu. Elżbieta Witek gratuluje rywalowi Szymonowi Hołowni. On sam mówi o współpracy i dialogu. Żebyśmy wspólnie zbudowali nowy Sejm. Sejm szacunku. Stwierdzam, sejmowy obyczaj daje wolną rękę klubom we wskazaniu kandydata na wicemarszałka. I to tyle teorii. Podoba mi się, jak TVP powiela narrację Prawa i Sprawiedliwości, a najlepsze jest to, jak wymyślają, że takie są zwyczaje. No, wystarczy powiedzieć, że jest taki zwyczaj i wtedy widzowie, jak to opozycja nie poparła naszego kandydata, przecież jest taki zwyczaj, tak w telewizorze powiedzieli. Tak zapowiadali, że będzie nowa jakość. A została małostkowość i zemsta. W głosowaniu odpadła jedyna kandydatka największego klubu parlamentarnego, Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. To była zapowiedź tak szumna o demokracji, o pokoju, a tutaj mamy działanie antydemokratyczne. Pani marszałek jednak ma piękną kartę w swoim życiorysie. Ja myślę, że też pokazali, jacy są mali, jakie mają kompleksy. Największy klub konsekwentnie nie wystawił i nie wystawi nikogo innego. Nie będzie innego kandydata, powtarzam, jeżeli będzie jakaś zmiana, to z tamtej strony. I ciekawi mnie, jak to się skończy, jeżeli PiS zapowiada, że będzie wystawiał dalej panią Witek jako kandydata. Opozycja dalej mówi, że pani Witek nie przepuści. To czy cały czas będzie jeden wakat na miejscu wicemarszałka? Czy być może ktoś tam się wkradnie i to on zostanie wicemarszałkiem? Czy jednak jedna strona drugiej odpuści? Przecież nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to opozycja wyznaczała nam kandydatów. O tym, że to nie był przypadek, a celowe wycinanie polityków największego klubu, świadczyć może wybór wicemarszałków również w Senacie. Od dzisiaj Polska się zmienia. Deklarowała nowa marszałek, po czym znowu przepadł jedyny kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Idzie ta krwawa zemsta, na którą czeka ten najtwardszy elektorat Donalda Tuska. Opozycja przez lata nie składała wniosku o odwołanie marszałek Witek. Teraz jako argument przytacza tę sprawę. To jako powielanie retoryki, to też politycy Prawa i Sprawiedliwości, ba, to nawet sama pani Witek powiedziała, że przez ostatnie lata nie było żadnego głosowania przeciwko niej, a teraz nagle nie poparli jej. To hasło reasumpcja wisi nad panią marszałek. Reasumpcję, czyli ponowne głosowanie, umożliwia uchwała Prezydium Sejmu z 2003 roku. Podpisał się pod nią m.in. ówczesny wicemarszałek Donald Tusk. Ale tu nie chodzi nad reasumpcją, no bo można powtórzyć jakieś głosowanie, jeżeli były jakieś na przykład problemy techniczne, ale tu chodzi o reasumpcję, no bo głosowanie nie poszło po myśli Prawa i Sprawiedliwości i o to się rozchodzi. Chyba reasumpcja jest potrzebna.
W 2015 roku marszałek Radosław Sikorski zarządził ją, nawet mimo, że nie zebrał wymaganych podpisów posłów. Dziś Tusk jest kandydatem opozycji na premiera. Sikorski może wejść do jego rządu. Nie wierzyliśmy w to, że opozycja, która się kiedyś ogłosiła totalną opozycją, ma coś wspólnego z demokracją. Mimo kwestionowania legalności Krajowej Rady Sądownictwa, opozycja dziś zgłosiła do tego gremium swoich kandydatów. Po burzliwych obradach cała czwórka została głosami opozycji wybrana. W głosowaniu przepadło czworo kandydatów największego sejmowego klubu. To pokazuje obłudę polityków opozycji, nieuczciwość również wobec wyborców. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do dnia 21 listopada. Tymczasem ruszyły procedury wyłaniania rządu. Prezydent przyjął wczoraj wieczorem dymisję premiera Morawieckiego i jednocześnie powierzył mu misję tworzenia nowego gabinetu. Misję wprowadzenia psów do Sejmu rozpoczęła z kolei nowa wicemarszałek Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. Czekajcie, bo to jest prawda. Ta pani powiedziała, że będzie chciała zrobić wszystko, żeby można do Sejmu było chodzić z psami. Czy my naprawdę nie mamy ważniejszych problemów do rozwiązania niż to, że do Sejmu nie można przyjść z psem? Ja rozumiem, że teraz pies to jest psiecko i traktują go jak członka rodziny. To normalnie pies może być członkiem rodziny, ale jako swoje dziecko. I być może temu cały czas jest nas mniej jako Polaków w Polsce. Na Sejm mówi się cyrk. Być może teraz cyrk będzie nawet ze zwierzętami. W pierwszym dniu urzędowania za najważniejszą uznała stopniową liberalizację sejmowego regulaminu w tej sprawie. Małgorzata Gałka, Wiadomości. To tyle z dzisiejszych X-Demości, a już jutro o wyborze nowych członków do Neo-KRS-u. Przepraszam, teraz już są członkowie wybrani i teraz jest to KRS. O co z tym żartem chodzi, dowiecie się jutro. Ja wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!